Siódmoklasista jest przekonany, że produkty na jego warsztaty zepsuł uczeń, który wywołał go z klasy. Panie profesorze, to on. Adam? Adam, można cię prosić na chwileczkę? Chciałbym z tobą porozmawiać. To jest, panie profesorze? Ponoć byłeś w pracowni historycznej, wtedy, kiedy Benjamin przygotowywał warsztaty kulinarne. I ponoć powiedziałeś, że ja go wołam. No byłem tam, no i co z tego? Powiedziałeś, że pan Małek mnie woła, a to nieprawda. To ty zepsułeś moje pasty. Ja nic nie zepsułem, nie wiem, o co ci chodzi. Po co kazałeś go wywołać? No bo to on mi kazał, zapłacił mi za to. Aha. Oskar! Można cię prosić? Wiadomo już, kto to zrobił? Wiadomo. Jak mogłeś? Nie wiem, o co ci chodzi. Oskar, chodź, porozmawiamy. A my wiemy, że to ty zapłaciłeś Adamowi za to, żeby ten wywołał Benjamina z klasy. Tyś to zrobił? Ale to nie Oskar. Przecież pogodził się z Benjaminem. Prawda, Oskar? No myślałem, tak, że jesteśmy przyjaciółmi, a ty mi zrobiłeś takie świństwo. Dobra, przyznaj się. Pani Kłosek widziała cię, że wychodziłeś z pracowni historycznej wtedy, kiedy Benjamina nie było w środku. I pani Kłosek widziała, że miałeś przyprawy przy sobie. Po prostu miałem dość tego wszystkiego, że cały czas ludzie mu gratulują, że dostał się do programu telewizyjnego. A, czyli po prostu chciałeś zniszczyć pracę przyjaciela, żeby uporać się z własną zazdrością. Ale to ja lepiej gotuję. On dostał się tylko dlatego, że podpowiedziałam mu, co ugotować. Bardzo się na tobie zawiodłem i już nigdy nie chcę z tobą gadać. Życzę ci, abyś odpadł w pierwszym odcinku. O, ja ci życzę, żebyś zmądrzał. A o mnie możesz już zapomnieć. Koniec z nami. A ja ciebie zapraszam do dyrektora. Ale z tego Oskara jest zazdrośnik. Myślałem, że będziemy razem coś działać, gotować, wymyślać przepisy. On nie mógł przeżyć tego, że to ja się dostałem do programu kulinarnego. Nie chcę mieć nic wspólnego, nigdy.